Prezentujemy ciągnik, który ma po pierwsze ułatwić pracę, ma być wygodny, komfortowy, ale ma też oferować niskie koszty pracy, czyli niskie zużycie paliwa. Pokazujemy również klientom, którzy dzisiaj mają możliwość dotknięcia, obejrzenia, już nawet przejechania się tym sprzętem, rozwiązania techniczne, które są może nie tak popularne, ale u nas wyróżniają ciągniki japońskiego producenta. Dlatego każdy z widzów przy okazji takiego testu może tym ciągnikiem się przejechać. Prezentowany ciągnik to najmocniejszy z gamy ciągników sadowniczych w firmie Kubota. Jest to model o mocy aż 88 koni. Mówię aż dlatego, że najpopularniejszymi ciągnikami sadowniczymi, a tu trzeba zaznaczyć, że najpopularniejszym w Polsce ciągnikiem sprzedawany w Polsce jest ciągnik L5040 japońskiego producenta. To jest 51 koni i tak naprawdę w tej mocy sprzedaje się tych ciągników najwięcej. Oczywiście są zastosowania, w których moc 50 koni jest niewystarczająca, więc prezentowany przez nas ciągnik ma moc aż 88 koni. Zaskakujące jest to, że klienci, którzy pracują już tymi ciągnikami, którzy poznali markę Kubota, zwracają uwagę nie na moc dostępną z silnika, nie na przekładnię, która jest super ze stopniowania. Zwracają uwagę na to, że do kabiny jest bardzo łatwo wsiąść i wysiąść. Okazuje się, że ciągnik sadowniczy, który z zasady ma dosyć mało miejsca w kabinie, w naszym ciągniku oferuje bardzo dużo miejsca, bardzo łatwo wsiąść i wysiąść z ciągnika, choćby z tego względu, że podłoga jest praktycznie płaska. Nie wystaje też z podłogi żadna dźwignia do załączania żadnej funkcji, więc praca codzienna czy korzystanie codzienne z ciągnika jest bardzo wygodne i łatwe. Jedną z najważniejszych cech wyróżniającą ciągnik SKA na masce jest przede wszystkim to, że jest to ciągnik jednego producenta. Wszystkie elementy, wszystkie podzespoły ciągnika produkowane i montowane są w jednej fabryce. Czyli do silnika mamy skonstruowaną, dokładnie do niego dedykowaną przekładnię, która będzie odbierała parametry, czyli moc, moment obrotowy tego silnika, będzie pozwalała na wykorzystanie tych parametrów. Cechą charakterystyczną produktów japońskiego producenta jest to, że moment obrotowy, bardzo wysoki, dostępny jest w niskich obrotach i w szerokim zakresie. Nie jest to punktowy, przez chwilę dostępny moment obrotowy. Jest to moment, który fizycznie możemy wykorzystywać w pracy w szerokim zakresie obrotów, co daje bardzo elastyczną pracę, bardzo swobodną pracę w każdym zagregowanym narzędziu. Dodatkowo pozwalając na generowanie niskiego zużycia paliwa. Cechą charakterystyczną jest też specyficznie rozwiązany przedni napęd. Nie mamy tutaj zacieśnienia skrętu poprzez oś skrętną, lecz poprzez system B-speed turn, czyli przyspieszenie kół przednich przy skręcie. Nie mamy tu do czynienia z żadnymi połączeniami dodatkowymi, stworzeniowymi, które w trakcie eksploatacji poddawałyby się zużyciu i trzeba by było je regenerować. Mechanizm sam jest niesamowicie prosty, ale niesamowicie też ułatwia pracę, zawężając promień skrętu maszyny. Ciągnik Kubota L5040 jest ceniony przez polskich sadowników nie tylko ze względu na swoją trwałość, ale też na swoje parametry techniczne. Przy masie własnej około 2 ton udźwig tylnego podnośnika to jest 1750 kg. Ciągnik został również wyposażony w bardzo duży, jeżeli mówimy o porównywalnych ciągnikach, silnik. Ciągnik wyposażony w nowe, zmodernizowane kabiny firmy Naglac, które charakteryzują się już polepszonym komfortem. Dodatkowo oczywiście wyposażamy je w klimatyzację. Największym atutem Kuboty jest przede wszystkim trwałość, które te ciągniki potwierdziły swoją obecnością w polskich sadach oraz przede wszystkim przystępna cena modelu L5040. W tym momencie jest to 105 tysięcy brutto. Chwalone te ciągniki są za zużycie paliwa, ponieważ Kubota jest liderem w produkcji silników spalinowych diesla i tutaj jest ceniona właśnie za dobre podejście do kwestii związanych z kosztami eksploatacji. Warto zwrócić uwagę na konstrukcję przedniego mostu, w którym została wykorzystana przekładnia kątowa. Zwiększa nam to prześwit pod całym ciągnikiem oraz zwiększa nam kąt skrętu przednich kół, dzięki czemu ciągniki Kubota są bardzo zwrotnymi ciągnikami. Szczególnie trzeba zwrócić to uwagę przy wąskich międzyrzędziach. Tak jak w każdej Kubocie, model B2230 został wyposażony w przedni most z przekładnią kątową, która pozwala przekazać całą moc nawet przy skręconych kołach. Dzięki też temu mamy praktycznie nieograniczony kąt skrętu przednich kół, przez co ciągnik jest bardzo zwrotny.
Czyli nawet możemy z jednego rządka w tej chwili, wyjeżdżając z wózeczkami, wjechać w następny, który znajduje się obok. Nie musimy zostawiać rządka wolnego na przejazd. Model, ponieważ ma służyć głównie do pracy podczas zbioru jabłek oraz podczas robienia zabiegów herbicydowych, dlatego nie został wyposażony w kabinę operatora. Jest wyposażony tylko w pałąk bezpieczeństwa, który poprawia bezpieczeństwo w momencie, kiedy ciągnik uległby przewrotce. Ciągnik został wyposażony w 3 biegi do przodu razy potrójny reduktor. Daje nam to 9 przełożeń do przodu i 9 przełożeń do tyłu, ponieważ dysponujemy rewersem mechanicznym. Podnośnik tylny o udźwigu 750 kg. Dodatkowo został ciągnik wyposażony w dodatkową sekcję hydrauliki na tył do sterowania wywrotem, ewentualnie inną funkcją hydrauliczną. Ciekawostką w tym ciągniku będą wałki odbioru mocy, ponieważ jest to ciągnik z serii mikrociągników. Został wyposażony w dwa wałki odbioru mocy. Jeden znajduje się z tyłu, drugi znajduje natomiast się międzyosiowo do podpięcia kosiarki, która mogłaby znajdować się pomiędzy przednią a tylną osią.